Mnożenie i dzielenie liczb ujemnych. Po kolei. Przede wszystkim, mnożenie i dzielenie liczb ujemnych jest o wiele łatwiejsze niż wydaje się na pierwszy rzut oka. Wystarczy zapamiętać kilka zasad. Szczegółowo opowiemy sobie o nich w przyszłości, natomiast dzisiaj skoncentrujemy się na ich intuicyjnym zrozumieniu i na tym, jak i dlaczego te zasady działają. Zacznijmy od podstaw. Kiedy mnożymy dwie liczby ujemne, na przykład minus 2 razy minus 2, to możemy najpierw potraktować obydwie liczby tak, jakby nie było minusów, tak jakby były to dwie liczby dodatnie, 2 razy 2 równa się 4 i okazuje się, że jeżeli mnożymy liczbę ujemną razy liczbę ujemną, to wynikiem jest liczba dodatnia. I wystarczy, że to zapamiętacie, że liczba ujemna razy liczba ujemna równa się liczba dodatnia. Drugi przypadek minus 2 razy 2. Jedna liczba jest ujemna, a druga dodatnia. W takim przypadku, jeżeli znowu potraktujemy na początek obydwie liczby tak, jakby były one dodatnie, czyli 2 razy 2 i to się równa 4, to okazuje się, że jeżeli mnożymy liczbę ujemną razy liczbę dodatnią, to wynikiem jest liczba ujemna. Zasada numer 2 liczba ujemna razy liczba dodatnia równa się liczba ujemna. Co się dzieje, kiedy mnożymy 2 razy minus -2? Podejrzewam, że niektórzy z Was już się domyślili, bo w tych dwóch działaniach liczby różnią się tylko kolejnością, a mnożenie jest przemienne, czyli kolejność nie ma znaczenia. Możemy mnożyć w dowolnej kolejności. 2 razy minus -2 również równa się minus -4. Kolejna zasada w związku z tym brzmi: liczba dodatnia, razy liczba ujemna. Równa się liczba ujemna. Dwie ostatnie reguły mówią w zasadzie to samo. Możemy je rozumieć tak, że jeżeli mnożymy dwie liczby i ich znaki są różne, to w wyniku takiego mnożenia otrzymujemy liczbę ujemną. No i pewnie wiecie już, co się dzieje, kiedy mnożymy dwie liczby dodatnie. Otrzymujemy w wyniku liczbę dodatnią. Podsumujmy. Liczba ujemna razy liczba ujemna równa się liczba dodatnia. Liczba ujemna razy liczba dodatnia równa się liczba ujemna, liczba dodatnia razy liczba ujemna równa się liczba ujemna, liczba dodatnia razy liczba dodatnia równa się liczba dodatnia. Nie wiem, czy nie za dużo tych zasad. Właściwie można prościej. Jeżeli mnożymy dwie liczby i ich znaki są takie same, to w wyniku takiego mnożenia otrzymujemy liczbę dodatnią. Jeżeli znaki są różne, to w wyniku takiego mnożenia Otrzymujemy liczbę ujemną. W pierwszym przypadku byłoby to 1 razy 1 równa się 1, albo minus 1 razy minus 1 też się równa 1, a w drugim przypadku 1 razy minus 1 równa się minus 1, albo minus 1 razy 1 równa się minus 1. W tych dwóch przypadkach na dole mamy różne znaki plus, minus, albo minus i plus. W tych dwóch przypadkach u góry mamy takie same znaki. Dwa plusy albo dwa minusy. Mam nadzieję, że jest to dla Was jasne. Zróbmy parę przykładowych zadań. Poćwiczmy korzystanie z tych zasad, żeby zapamiętać, która kiedy ma zastosowanie. Minus 4 razy 3. Najpierw pomijamy znaki. 4 razy 3 to 12, a znaki mamy takie, że pierwsza liczba jest ujemna. Druga liczba dodatnia, czyli znaki są różne, czyli wynikiem musi być liczba ujemna. Minus 4 razy 3 równa się minus 12. I generalnie ma to sens, bo przy takim mnożeniu możemy powiedzieć, że jest to minus 4 dodane do siebie 3 razy, czyli jest to to samo co minus 4 dodać minus 4 i dodać minus 4, 3 minus czwórki. Jeżeli widzieliście już film o dodawaniu i odejmowaniu liczb ujemnych, to wiecie, o co chodzi. Inny przykład. Minus 2 razy minus 7. Możecie oczywiście w każdej chwili zatrzymać ten film i rozwiązać dowolne z tych zadań samodzielnie. Gdybyśmy mnożyli liczby dodatnie, to 2 razy 7 to 14. I jeszcze znak. Te liczby mają taki sam znak. Czyli wynikiem będzie liczba dodatnia plus 14. Tego plusa przed liczbą dodatnią najczęściej nie piszemy, ale jeżeli tak zapiszemy, to jest jasne i oczywiste, że jest to liczba dodatnia. 9 razy minus 5. Znowu najpierw bez znaków 9 razy 5 to 45. I znowu znaki tych liczb są różne. Tu plus, tu minus, więc wynik będzie liczbą ujemną. I na koniec minus 6 razy minus 11. 6 razy 11 to 66. Liczba ujemna razy liczba ujemna to liczba dodatnia. Jeszcze może mała niespodzianka, ile to jest 0 razy minus 12? Możecie powiedzieć, że znaki są różne, ale 0 nie jest ani dodatnie, ani ujemne. I 0 razy jakakolwiek liczba to ciągle jest 0. Nie ma znaczenia razy jaką liczbę mnożymy 0, czy jest to liczba ujemna, czy dodatnia, 0 razy cokolwiek równa się 0. Teraz dzielenie. Okazuje się, że w przypadku dzielenia zastosowanie mają te same reguły. Jeżeli 9 podzielimy przez minus 3, to znowu możemy te liczby podzielić, pomijając znaki, tak jakby obydwie były dodatnie. 9 podzielone przez 3 to 3. I teraz znak. Te dwie liczby mają różne znaki, 9 i minus 3, różne znaki, czyli wynik jest ujemny. 9 podzielone przez minus 3 równa się minus 3. Ile to jest minus 16 podzielone przez 8? Znowu na początek bez patrzenia na znaki, 16 przez 8 to 2. I teraz znak. Znaki tych liczb są różne. Ujemne 16 i dodatnie 8. Czyli wynik jest ujemny. Minus 2. Zapamiętajcie, liczby różnych znaków dają ujemny wynik dzielenia. Ile to jest minus 54 podzielone przez minus 6? Jeżeli na początek pominiemy znaki, to 54 przez 6 równa się 9, i ponieważ obydwie liczby są ujemne, dzielna i dzielnik są ujemne, minus 54 i minus 6, to okazuje się, że wynik jest dodatni. Zapamiętajcie, takie same znaki, wynik dzielenia jest dodatni. wynik dzielenia, czyli iloraz plus 9. wynik dzielenia to iloraz, wynik mnożenia to iloczyn. Jeżeli 0 będziemy dzielić przez jakąkolwiek liczbę, to wynikiem będzie 0. Podobnie jak przy mnożeniu razy 0, tu również nie musimy zastanawiać się nad znakami. 0 przez cokolwiek to 0, ale przez 0 nie można dzielić. A przynajmniej nie tak bezpośrednio i wprost jak przez inne liczby, bo wynik jest wyrażeniem nieoznaczonym, nie ma sensu liczbowego. I jeszcze jeden przykład. 4 podzielone przez minus 1. 4 przez 1 to 4. I przyglądamy się znakom. Są różne, więc wynik jest ujemny. Mam nadzieję, że te przykłady były pomocne. Poćwiczcie mnożenie i dzielenie na własnych przykładach. Powymyślajcie sobie różne liczby. Zawsze możecie też na portalu Khan Academy skorzystać z podpowiedzi, gdybyście zapomnieli, jak brzmią te zasady. Możecie też w wolnej chwili zastanowić się, dlaczego te reguły tak działają i co to właściwie oznacza, że mnożymy liczbę ujemną razy liczbę dodatnią. Albo, co jest jeszcze ciekawsze, co właściwie oznacza mnożenie liczby ujemnej razy liczbę ujemną. Mam nadzieję, że jesteście gotowi do rozwiązywania zadań. Powodzenia!